Generał Tadeusz Kutrzeba opracował plan zwrotu zaczepnego siłami dwóch armii, Pomorze i Poznań, na odsłonięte skrzydło ósmej Armii Niemieckiej. Atak rozpoczął się z 9 na 10 września 1939 roku. Główne uderzenie na Łęczyce, Stryków podjęła grupa operacyjna generała Konolla Kownackiego. Na skrzydłach wspierała ją kawaleria, na prawym zgrupowanie generała Grzmota Skotnickiego. Na lewym zaś Wielkopolska Brygada Kawalerii Generała Abrahama. Pod Łowiczem koncentrowała się Grupa Operacyjna Generała Bałtucia. Pozostałe oddziały Armii i Pomorze osłaniały tyły. Polskie natarcie rozbiło niemiecką 20 Dywizję Piechoty, ale rozwijało się zbyt wolno, aby osiągnąć sukces operacyjny. Pod wpływem spóźnionych rozkazów naczelnego wodza i wieści o nadciągających oddziałach niemieckich generała Kutrzeba nakazał przerwać natarcie na południe i uderzyć na Sochaczew, aby wyrąbać drogę na Warszawę. Siły niemieckie rosły z każdą godziną. Nad bzure Niemcy skierowali między m.in. szesnasty Korpus Pancerny. Polskie jednostki były też stale atakowane przez wrogie lotnictwo i musiały się przemieszczać na wschód pod osłoną nocy. Trwały ciężkie boje Ołowicz. Po krwawych, trwających dwa dni walkach 16 września Polacy zostali wyparci z Sochaczewa i zamknięci w wielkim kotle w widłach Wisły i Bzury. Ostrzeliwane i bombardowane oddziały generała Kutrzeby i Bortnowskiego przeprawiały się przez Bzurę na własną rękę, usiłując dotrzeć do Puszczy Kampinowskiej. 17 września Niemcy rozpoczęli koncentryczny atak, zacieśniając pierścień. Większość żołnierzy rozbitych polskich armii dostała się do niewoli 19 i 20 września. Do Warszawy przedarło się zgrupowanie kawalerii generała Abrahama oraz resztki 15 i 25 Dywizji Piechoty.